zmiany są bardzo duże. Musieliśmy zamknąć restaurację dla gości spożywających posiłki na miejscu. Musieliśmy trochę się przebranżowić, gdyż głównie zajmowaliśmy się właśnie tutaj obsługą gości indywidualnych, ale na miejscu. Więc szybko trzeba było działać. Postanowiliśmy wprowadzić dowozy, no i wynosy, ale wynosy robiliśmy też do tej pory, więc tak jakby nie musiała ta sytuacja na nas jakichś tam wielkich nakładów, ale tutaj wzięliśmy przede wszystkim pod uwagę dowozy, żeby bezpiecznie goście mogli korzystać też z naszej oferty, którą przygotowaliśmy. Generalnie pomysłów jest bardzo dużo. Myślę, że wiele restauracji głównie ma za zadanie utrzymać miejsca pracy, przynajmniej takie chcę, bo wiadomo, kiedyś ten kryzys minie, no i fajnie by było mieć tak naprawdę z kim pracować później, bo to nie jest też tak, że 3 miesiące restauracja jest zamknięta i później nie ma szans, żeby ją otworzyć. Nie, tak nie jest. No i tak właśnie jest w naszym przypadku. Chcemy utrzymać przede wszystkim miejsca pracy, dlatego oprócz jedzenia na wynos i dowóz można kupić kosze okolicznościowe z winem i z naszymi produktami. Można cały czas nas wspierać przez bony upominkowe i to myślę, że każdą restaurację można tak wspierać. My specjalnie wydłużyliśmy czas realizacji tych bonów aż na rok. Zawsze mieliśmy na 3 miesiące, teraz aż na rok w ramach podziękowania dla gości, którzy chcą nas wesprzeć w tym trudnym czasie. Na pewno otworzyliśmy się na catering i to jest catering wielkanocny. Do tej pory tego nie praktykowaliśmy. Mamy nadzieję, że to wyjdzie dobrze. Że jednak teraz goście nasi mają czas, żeby sobie ugotować, żeby spędzić czas z rodziną. Ale jednak są nasze smaki jakieś niezapomniane, ludzie, mam nadzieję, je lubią i skuszą się też, żeby wesprzeć nas w tym trudnym czasie, zamawiając catering wielkanocny. Tak zakładaliśmy, jak dostaliśmy informację od rządu, że niestety restauracja nie może prowadzić konsumpcji na miejscu, zakładaliśmy, że gdyby chociaż raz w tygodniu gość nasz zamówił chociaż jeden posiłek, to nie musi być rzędu 70 zł, po prostu jeden posiłek, nawet lunch, cokolwiek, tylko raz w tygodniu, to naprawdę w swojej ulubionej restauracji to naprawdę moglibyśmy przetrwać. I taki plan zakładamy na dłuższy czas, myślę, że spokojnie na 2 miesiące byśmy sobie dali radę. Wszystkimi nakładami, które mamy, walczymy, żeby przede wszystkim utrzymać miejsca pracy, bo to jest dla nas najważniejsze. Nie chodzi o zarobek, nie chodzi o to, żeby tutaj jeszcze w tych trudnych dla wszystkich czasach jeszcze na tym zarobić, tylko przede wszystkim, żeby ludzie mieli pracę, ludzie, którzy mają rodziny, po prostu żeby to dalej działało. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi gośćmi. Mieliśmy przyjęcie weselne, które na tę chwilę przełożyliśmy na koniec maja. Więc tak naprawdę jakichś dłuższych terminów nie mieliśmy zarezerwowane, głównie komunie w maju, ale tak jak mówię, ja już dzwoniłam do naszych gości, jesteśmy w stałym kontakcie i cały czas wierzymy, że wszystkie z tych imprez da się po prostu przełożyć. Także na tę chwilę nic nie odwoływaliśmy, po prostu trzymamy kciuki za wszystkich, żeby zostali w domach i zamówili u nas jedzenie, które dowieziemy i ta sytuacja na pewno wróci do normy. Nie chcę być tutaj złym prorokiem, ale tak jak wiemy, ludzie mają teraz czas gotować, więc najczarniejszym scenariuszem jest to, że nasze ulubione restauracje mogą się zamknąć i będą stopniowo zwalniać ludzi, będą stopniowo obcinać jakieś tam koszty, no bo, że tak powiem, ile też można dokładać. Także myślę, że wsparcie głównie naszych gości jest tutaj najważniejsze. Musieliśmy zrezygnować z większości dań, które serwowaliśmy tutaj na miejscu. A i właśnie jesteśmy w trakcie przygotowania takiej konkretnej oferty wynosowo-dowozowej dla naszych gości, która będzie dostępna właśnie od poniedziałku na naszym fanpage'u, na Instagramie i na Facebooku. Wdrożyliśmy bardzo duże procedury, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i przewozu, i samego pakowania. Nasi dostawcy jeżdżą w maseczkach, w rękawiczkach, w każdym samochodzie jest środek do dezynfekcji. Jest osobny terminal, który jest dezynfekowany po każdej
transakcji, także nie ma tutaj żadnego problemu, ale goście nas nie pytają, nie zdarzyło nam się, żeby goście nas o to pytali.